moich gości bardzo ładnie i serdecznie przywitać i pozdrowić. A wcale nie jest to w moich ustach taki sobie odgrzecznościowy, konwencjonalny frazes. Nie. Ja bardzo dobrze wiem, co to znaczy dla aktora, jak się znajdzie na przykład w sali, a sala jest na pół pustawa. Groza. Ja tego nawet najgorszemu wrogowi nie życzę. Również dobrze wiem, że i najznakomitszy artysta w Polsce może sobie żyć na przykład, no, na przykład bez konta w banku szwajcarskim. To nie znaczy, że takie konto by mu teraz zaszkodziło, ale na upartego można się bez tego obejść. I nie musi koniecznie jeździć jakimś Jaguarem czy innym Mercedesem na urlopy, na przykład na Lazurowe Wybrzeże. Ja wiem, że francuska Riviera jest najbardziej wytworna, najbardziej piękna prawie ze wszystkich miejscowości tego rodzaju, które odwiedzałam i gdzie można kąpać się w ciepłym zbożu. Poza tym jeszcze francuska Riviera ma fantastycznie dobrą kuchnię. Ja nie jestem żarłok, ale mój mąż, który lubił, choć siedział 4 lata po Święcimiu, to potem bardzo pokochał dobrze zjeść. To ludzkie, prawda? Więc jak jadł we Francji, to tak mówię, wiesz, to jest nieprawdopodobna rzecz. Obiad trwał 4 godziny. Ciągle zmieniano dania, ciągle nawet zmieniano trunki. A ja wstałam od stołu i mam w żołądku lekko. Nawet mogłem pojechać na jakąś konferencję międzynarodową i wygłosiłem oczy i nawet się nie łkałem. Fantastyczna kuchnia, to jest prawda, to jest jedna z zalet. Jeszcze jedną zabawną rzecz na tej Rivierze wtedy widziałam i zapamiętałam. Najmilszymi gośćmi raptem stali się tam, nie zgadlibyście nigdy w życiu kto. Świeżo upieczeni milionerzy z dawnego Związku Radzieckiego. Bardzo koło nie wchodzono. Pieniędzy mieli w lód. Oni jeszcze tak niedawno byli członkami komsomolu, takiej bojowej organizacji młodzieżowej komunistycznej. I wbito im w głowę, że nie ma większej hańby, większej grozy na świecie, większego paskudztwa niż ten przeklęty kapitalizm. I że kapitalizm trzeba za wszelką cenę zwalczać. Więc też te widaki, no tak jak mówię, tak zwalczali. To powiedziawszy, mogę wrócić do realiów, czyli do tematu, z powodu którego się dzisiaj spotykamy. Pozwalam sobie przedstawić Państwu moje trzecie, także ostatnie dziecko. Ja byłam z nim w ciąży pełnych 3 lata. Bo temat się okrutnie wrobił. Trudny był bardzo, bardzo trudny. O wiele trudniejszy niż pierwszy, w pierwszych opowieściach, które miały ogromne powodzenie. Teraz pokażę, jak wyglądało. Urodziłam to kilka miesięcy temu, dokładnie na jesieni. Pierwszy rzut poszedł do księgarni i został wyprzedany w ciągu 2 dni dokładnie, bo mój przyjaciel i wielbiciel chodził po księgarni i dowiadywał się. Otóż w ciągu 2 dni wyprzedali. Potem już wydawnictwo zrobiło drugi dodruk i zajął się tym internet, który raczej wycofał z księgarni, bo teraz to sprzedaje już tylko internet. Ale nie martwcie się, bo myśmy dla was przywieźli wystarczającą ilość książek i ja je podpiszę. Także według
dedykację. Więc Solange cierpiała bardzo. Rola była napisana ciekawie i dzięki tej roli mnie się udało wejść do pilnie strzeżonego, o tak zamkniętego na mur kręgu ówczesnych gwiazd dramatu. Trzeba podkreślić, że stać się gwiazdą estrady jest znacznie łatwiej. Wystarczy dobrze zaśpiewać laskotek na plotek, z temperamentem zatańczyć i już można zostać gwiazdą. Można tak jak pani Rosenek dobrze sprzątać i w prasie piszą, że gwiazda. A u was już to gosposia sprząta, wcale nie tak. Natomiast w dramacie wybić się było trudno, bo ja byłam w teatrze pana świętej pamięci Arnolda Szefmana, najlepszego dyrektora, jakiego w życiu widziałam i miałam. No i nic tam łatwo nie przychodziło. Znaczy trzeba było zdać taki egzamin, żeby wszystkich przekonać. Bo jakoś udało się i po roli Solange ja myślałam, dostałam zresztą propozycję międzynarodową pod warunkiem, że opanuje angielski bez akcentu. Na to mój mąż tylko tak się popukał głowę. Powiedział, wykluczone. To jest wdzięk, że ty trochę śpiewasz mówiąc. Wdzięk, bo to się urodziłaś w tym miejscu polskim, gdzie żebrak śpiewa i ksiądz śpiewa, jak mówi. Ty to masz i to ozdabia, bo polszczyzna jest szeliszcząca, świszcząca, żniłata. To, że ty masz ładne samogłoski otwarte, to ci bardzo pomaga. Nie wierzę, że ty na angielski opanujesz. Ja jednak myślałam, że wyjadę, bo miałam ochotę na to, zaraz powiem dlaczego miałam ochotę. Nawet nie z powodu ambicji, tylko z powodu nieszczęśliwej miłości. Będąc na drugim roku szkoły, nasza szkoła z miłości przez uczniowie nazywali przez miłość szkołą Zelwera. Nazywała się oficjalnie Państwowy Wyższy Instytut Sztuki Teatralnej. Ale myśmy wszyscy mówili szkoła Zelwera. Zelwer był bardzo surowym, bardzo wymagającym pedagogiem, ale chyba najlepszym, jakiego w życiu, a w każdym razie w Polsce spotkałam. Miałam z nim wielkie kłótnie nieraz, po to, że mi kazał grać prostytutkę, strasznie się obraziłam. Powiedziałam, panie dyrektorze, ja nigdy w życiu prostytutki nie będę grała. Czy pan tego nie czuje? Mój czuję, ale ja cię muszę nauczyć wszystkiego. No i takie kłopoty były. I będąc na drugim roku szkoły, ja się zakochałam w jednym z moich wykładowców. I on również zakochał się we mnie. Główną przeszkodą nie była różnica lat. Ja miałam 19, on miał 39. Nie to było różnicą, przeciwnie. To mi bardzo pasowało, bo mój tata wcześniej zmarł, bo zachorował na gruźlicę, a wtedy jeszcze nie istniały antybiotyki. I jeżeli ktoś złapał wirusa gruźlicy, to umierał. To nie było innego wyjścia. Więc nie to przeszkadzało. Przeszkadzała taka rzecz nie do uniknięcia i nie do zmiany. On był od młodości żonaty z pewną kobietą, prawdziwą damą, która to kobieta była po prostu idealem żony. Ona skończyła Akademię Sztuk Pięknych. Uczyła się bardzo dobrze, skończyła na piątkach. Ale ona była tak zakochana w swoim mężu, że zamiast tego, żeby dbać o swoją karierę, dbała o jego karierę. Żeby jemu pomóc, żeby on się wybił definitywnie na sam szczyt.